debata o polskim sądownictwie, telewizja w Polsce.pl. Marek Pyza wspólnie z Marcinem Wikło ujawnili, proszę państwa, że sędzia Wojciech Łączewski, ten, który skazał byłych szefów CBA na kary bezwzględnego więzienia, na szczęście było weto, było ułaskawienie ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, że ten sędzia nie tylko chciał knuć ze znanym dziennikarzem, jak obalić rząd, ale wcześniej, gdy wydawał ten wyrok na szefów CBA, konsultował się z ekspertem Platformy Obywatelskiej, z człowiekiem zaangażowanym politycznie, oczywiście poza wszelkimi procedurami. Mówił o tym przed przerwą Marek Pyza, Piotr Semka. Jak to możliwe, że mamy takie fakty, mamy taką wiedzę, nie ma jeszcze postępowania dyscyplinarnego, nie ma zawieszenia, opinia publiczna patrzy i mówi, może się nic nie zmieniło jednak w Polsce, no jeśli chodzi o sądy, albo jeszcze nie zmieniło. No, po pierwsze, mam takie gorzkie wrażenie, że zameldowaliśmy rok. Że rok temu pan prezydent, wetując sprawę, odwlekł wejście w życie reform o pół roku, dokładnie do lutego. W związku z tym moglibyśmy już być dawno gdzie indziej. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że to jest taka zły cień Piotr Niemczy, który ciągnie się za Polską po 89 roku. Znałem go osobiście, jeszcze jak był działaczem WIP-u, wydawało mi się takim dosyć prostoduszym chłopakiem. W 92 roku była w sejmowych kuluarach bardzo częsta plotka o tym, że to właśnie wskutek działania Niemczyka wpisano na listę senatora Mazurka, który potem był dowodem na to, że ta lista jest dowodem, tak, sfałszowana. Na szczęście senator Mazurek okazał się człowiekiem, który nie wrzeszczał histerycznie, że został opluty, zniszczony i tak dalej, tylko zachował się niezwykle godnie, to znaczy powiedział, że to jest błąd, ale powiedział, że nawet gdyby wiedział, że to będzie lustracja przeprowadzona z taką prowokacją wobec jego osoby, też byłby za lustracją. To był zresztą człowiek, który był szefem Komisji Praworządności w stanie wojennym. No dobrze, czyli gdyby ten rok nie został, jak powiedział pan Piotr Semka, zmarnowany, to dzisiaj już byłyby jakieś sankcje, jakieś postępowanie byłoby wobec sędziego Łączewskiego, bo ja powtarzam, tu nie chodzi, żeby kogoś chcieć zniszczyć, tylko chodzi o taki elementarny poczucie przyzwoitości. Ja notabene jeszcze dokończę sprawę Niemczyka. Ja zadałem Piotrowi Niemczykowi pytanie publiczne na ten temat, a on uchylił się od wypowiedzi na ten temat i nikt nigdy tej sprawy nigdy nie ciągnął. Tamtej prowokacji. No, o tamtych informacje, które były w Sejmie wówczas na temat jego udziału w tej sprawie. Natomiast w wypadku z tej reformy sejmowej, no widać, jak bardzo te przedłużenie o pół roku, czy o rok faktycznie, sprawy, no zaszkodziło nam w Brukseli. To znaczy dało czas na rozpędzenie tej kampanii. Oczywiście, no, cała ta maszyneria się rozpędziła i dzisiaj pani Gersdorf przykłada rękę do ewidentnego skandalu, jakim jest próba interweniowania niemieckiego sądu konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, wewnętrzne sprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Bo ten trybunał uznaje panią Gersdorf jako urzędującą pierwszą prezes tak, Sądu Najwyższego. Przepraszam, że trochę pójdę w bok naszych rozważań, ale to jest troszeczkę też dobra ilustracja tego problemu, jaki my mamy z Niemcami. Bo teraz pod wpływem bardzo niedobrych wypowiedzi prezydenta Trumpa pojawiły się takie głosy, no to nie mamy wyboru, musimy zwrócić się ku Niemcom, przecież to jest nasz największy sąsiad, największy partner wymiany handlowej, nasz sąsiad w NATO. Problem polega na tym, że cała niemiecka, że niemiecką politykę nie tworzą wyłącznie Angela Merkel, która i tak zresztą przeforsowała Donalda Tuska we decyzji Polski na przewodniczącego, ale to jest media, które odgrywają w Niemczech ogromną rolę, ale także zaangażowanie polityczne takich organów, jak właśnie Trybunał Konstytucyjny, który prowadzi faktycznie. I teraz ci wszyscy, którzy tak sobie mówią, no to nie ma wyboru, prawda, musimy się zwrócić ku Niemcom, nie odpowiadają na pytanie, jak taką skalę złej woli, którą prezentują duża część niemieckich, jak z nią żyć, no bo to jest coś. Jeszcze ostatnia moja uwaga jest taka, ona przy okazji pokazuje jedną ponurą sprawę, no co nam się wydawało kiedyś, że
czytaliśmy Financial Times, Economist jako gazety robione na najwyższym poziomie i tak dalej. Otóż z jednostronnego przedstawienia spraw polskich przez niemieckie tak zwane Qualitätszeitung, czyli te gazety na najwyższym poziomie, biorą się potem opinie takiej szefowej Trybunału, która mówi, no czyta w gazecie, że jest w Polsce zamach na szefową Sądu Najwyższego, zaprasza ją i byłaby bardzo zdziwiona, gdyby ktoś jej powiedział, ona by odpowiedziała, no jak to, no piszą tu, to co? I by zażartowała, tyle gazet jest w zmowie, no niech pan nie przesadza. Może proponuję, zobaczmy, proszę państwa, Łukasz Pawłowski, poproszę o pokazanie tweeta, którego wysłał Łukasz Pawłowski w ostatnim czasie. To jest człowiek z takiego pisma Kultura Liberalna, który poinformował opinię publiczną o tym, że Financial Times, proszę państwa, bardzo krytycznie o premierze Mateuszu Morawieckim. To była naprawdę historia, którą warto zanotować, warto zapamiętać w pamięci. Łukasz Pawłowski pisze tak, Financial Times o tym, że Morawiecki nie jest umiarkowanym technokratą, tylko radykałem walczącym z duchami własnej przeszłości. No i co się dzieje, gdy sięgamy, rzeczywiście klikamy, to dwa kliki i jesteśmy już w tym artykule. Otóż się okazuje, że to są opinie dotyczące Polski, czy z Polski, i autorem tego tekstu jest nikt inny, tylko pan Łukasz Pawłowski. Muszę przyznać, że mnie to bardzo rozbawiło. Ale Łukasz Pawłowski nie był pionierem tej metody. Był taki czeski korespondent, już zmilczę nazwisko, który pisał do Gazety Wyborczej o tym, jakim strasznym człowiekiem jest to prezydent Klaus. I w Czechach to pisał w Czechach, że Gazeta Wyborcza pisze o tym, jakim strasznym. Dobrze, zabawne. Wracam do sędziego Łączewskiego i muszę Marka Pyzę zapytać wprost, czy my jesteśmy skazani na sędziego Łączewskiego, na sędziego Tuleję, bo ja powiem szczerze, ciarki przechodzą po plecach na myśl, że ten człowiek, że można trafić na salę sądową do takiego człowieka. Ja parę razy trafiłem na salę sądową, ty Marku też, z tego co wiem, do sędziów trafiliśmy, to są też porządni, ale tacy jak się trafi na rozgrzanego, to jeden to mnie na przykład bardzo tutaj tak objechał, że pryncypialnie, że ja mu chcę dać paszport jako dowód identyfikacyjny zamiast dowodu osobistego i wygłosił przemowę o ważności pamiętania o wymianie dowodu osobistego wcześniej. Polemista, z którym się sądziłem, czy którym nie pozwał, był w tym samym czasie cmokany po rączkach i prawie że randka nie została umówiona między panią sędzią a tymże dziennikarzem, który nas podał do sądu. Ale odkładając to, podobnie nie odkładałem, to są fantastyczne historie, warto, żeby nasi widzowie je poznali. No kiedyś ja uczestniczyłem jako świadek, jako strona pozwana w procesie z jednym z ważnych dziennikarzy polskich. Tak. Gdy wszedłem zeznawać jako świadek na salę sądową, rozejrzałem się i się zastanawiam, gdzie jest sędzia. Bo widzę, że siedzi jakaś pani za stołem, ale siedzi sobie w bluzce, prawdopodobnie w jakiejś spódnicy czy dżinsach, toga wisi na krześle obok, łańcuch leży na stole, było ciepło, okno otwarte, drzwi od sali otwarte. Myślę sobie, to jest sędzia? Okej, no nie wiedziałem, że tak można, że sędzia może ten majestat, te midy gdzieś odłożyć na stole. Okazuje się, że można, i właśnie w czasie tej rozprawy okazało się, że ta pani sędzia była dużo lepszym pełnomocnikiem strony pozytywnej niż ten adwokat wynajęty przez tamtego dziennikarza. To było niesamowite. Tamta pani nie musiała się w ogóle odzywać. Pani sędzia załatwiała całą sprawę za tego człowieka, który nas pozwał. Nas, bo chodzi o tygodnik. Jedną też mam scenę w pamięci, gdy właśnie zjawiamy się w sądzie przed procesem z kolei z bardzo znaną dziennikarką, naprawdę znaną dziennikarką. No i patrzymy, psy. Psy. Po prostu takie policyjne psy. Za rogiem wyłaniają się z kolei policjanci, całkiem spory pododdział. O co chodzi? Pan mecenas, nasz prawnik, zaczyna się dowiadywać, o co chodzi, co tu się dzieje, jakiegoś gangstera jednego, drugiego. Nie, proszę państwa. Otóż sędzia uznał, że no, ponieważ przychodzą na proces ludzie z prawicy, z nimi nic nie wiadomo. Nie wiadomo, mogą się rzucić na sędziego, mogą się na tego powoda rzucić, no więc trzeba ściągnąć psy i trzeba ściągnąć policję. Nie wiadomo, że psy to się nie rzuci. Marku, ale dobrze, ale nie uciekniesz od pytania, czy my jesteśmy skazani, na tych ludzi skazani. I chętnie odpowiem, bo przez 30 lat rzeczywiście byliśmy na tych ludzi skazani, ale właśnie przestajemy być skazani. I odpowiedzią na to wszystko, o czym rozmawiamy, na to, o czym Piotr też mówił, jeśli chodzi o zagranicę, jest konsekwencja. Ta konsekwencja, którą widzimy w ostatnim
ostatnich kilku godzinach, kilkudziesięciu godzinach w Sejmie na przykład. Ja uważam, że to jest jedyna skuteczna metoda. Nie hańba, nie wstyd, jak czytamy. Nie patrzeć na to, co wykrzykują ci chorzy psychicznie ludzie z... No nie. Chwileczkę, jeśli ja patrzę na to, ale Piotrze, ja dzisiaj jadąc tutaj do studia, przeglądałem jeszcze filmy na Twitterze z tego, jak dzisiaj reagowano przed Sejmem przy ulicy Wiejskiej na informację o przyjęciu tej nowelizacji sądowej. To, co robili ci ludzie, którzy tam protestowali, nie świadczy o tym, że oni są zdrowi psychicznie. Dobrze, ale to więc... nie mów o wszystkich. Ja bym się tym nie przejmował, tylko robił to, co należy do władzy, a do władzy należy naprawianie państwa, jeśli to państwo szwankuje, poprawianie codzienności naszego życia. I ja głęboko wierzę, że te reformy nie w przyszłym tygodniu, ale za parę miesięcy, a zwłaszcza za parę lat pokażą, że warto było i trzeba było to zrobić. I jeszcze ostatnie słowo na temat sędziego Łączewskiego, bo za chwilę pewnie skręcimy w inne strony. To jest człowiek, który po prostu ordynarnie kłamie. Po tej publikacji Wirtualna Polska zrobiła z nim taki krótki wywiad, żeby miał możliwość odpowiedzieć na nasz tekst. On oczywiście wszystkiemu zaprzecza, twierdzi, że z Niemczykiem spotykał się po to, żeby konsultować swoją pracę doktorską. Ta praca się już pisze 4 lata, to będzie naprawdę znakomita robota naukowa, skoro on tak dzielnie... Ale on też kłamał przecież w sprawie tego włamania na konto, bo on twierdził, że mu się na konto włamano. I o tym chciałem powiedzieć, bo myśmy przypomnieli, że on się złożył zawiadomienie o tym, że ktoś się pod niego podszył na Twitterze. I on wprost w tej rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że my z Marcinem piszemy nieprawdę. On żadnego takiego zawiadomienia nie składał. W związku z czym na portalu w polityce.pl parę dni temu wyciągnąłem mu to jego zawiadomienie, postanowienie o wszczęciu postępowania przez prokuraturę, w którym jest napisane wprost to samo, co zresztą Łączewski składał, jego zeznania, w których jest o tym mowa, i tak dalej, i tak dalej. Dowiodłem mu bezapelacyjnie, że głęboko mija się z prawdą. To jest niestety u niego codzienność. Mam nadzieję, że tego pana już długo nie będziemy oglądać, zwłaszcza na sali sądowej. No ale kolejne kłamstwo, kolejny numer, kolejna akcja, która nie mieści się w pewnych kanonach i nic się nie dzieje. No pan sędzia Tuleja, który też sugeruje, że chętnie by mandat poselski gdzieś tam przyjął, tak w każdym razie zrozumiałem jego wypowiedź, także chodzi, sądzi, że ci ludzie mają w rękach ludzkie losy, no. I to ja myślę, że to jest prawdziwy powód, dla którego Polacy nie stawili się masowo przed sądami, bo my zobaczyliśmy, ja tu uważam, że jesteśmy winni wdzięczność panu sędziemu Iwulskiemu. Bo pani Gersdorf chciała pojechać na urlop, według mnie dłuższy, jak sama powiedziała, 7 jezior już odwiedziła w tym roku, ale urlop został radykalnie skrócony. W mojej opinii Czerska, czy ktoś, kto tym wszystkim kieruje, zorientowano się, co robi sędzia Iwulski, co robi ujawnienie, że kłamał na temat swojej biografii, skazywał ludzi Solidarności, czyli premier Morawiecki miał rację, co najmniej w tym wypadku, mówiąc, że tam są ludzie, sędziowie ze stanu wojennego, ale przede wszystkim pokazanie, jak się ten sędzia wypowiada, jak on mówi, jaką jest twarzą. No przecież na Boga, tylko to nastąpiło. Po pierwsze, pani... Ja chcę dokończyć wątek, że według mnie dlatego ludzie w odróżnieniu od lipca zeszłego roku powiedzieli dość. Znaczy, to pomyśleli sobie, to tego mamy bronić? Dziękujemy. Prezes Iwulski został, był broniony przez panią Gersdorf. Tak. Ona stwierdziła, że no to jest, że ci, którzy oskarżają, i dobrze pamiętam, powiedziała, że nie zdają sobie sprawy, jakie mogły być konsekwencje niesądzenia. Jednocześnie miałem okazję występować w Radiu Tok FM, gdzie dziennikarka Gazety Wyborczej, pani Ewa Iwanow, powiedziała, że przecież gdyby sędzia Iwulski przestał brać te sprawy do sądzenia, to przyszliby na pewno gorsi, bardziej twardogłowi, którzy wydawaliby znacznie słabsze wyroki. Mniejsza już o to, że nagle jak za dotknięciem różdżki wyszukuje się okoliczności łagodzących, choć w wypadku prokuratora Piotrowicza sprawa wydawała się z punktu widzenia Gazety Wyborczej jasna. Ale tu, w momencie, kiedy pani Gersdorf zaczęła bronić sędziego stanu wojennego, mówiąc, że musiał, no to można powiedzieć, że to było najbardziej negliżujące dla jednej osoby. Dla pana profesora Adama Strzembosza, który cały swój
prestiż brał właśnie z tego, że był członkiem warszawskich sądów, który zachował się bardzo dobrze, napisał zresztą książkę o sądy warszawskie w godzinie próby, chyba, o ile dobrze pamiętam. I teraz mieliśmy sytuację, w której, no właśnie, jeżeli jedną z cech nadających profesorowi Strzembroszowi moralne prawo do bycia twarzą tych protestów jest to, że był symbolem godnego zachowania się w stanie wojennym, to dlaczego nie zareagował na słowa pani Gersdorf, która mówi, że przecież to było też rzeczywiste, że nie można było, ponieważ właśnie ona nie dokończyła, no bo nie wiadomo było co. Dlaczego nie zareagował? Ale tutaj jeszcze puentę postawię, to znaczy w przypadku pana Adama Strzembosza, postaci, którą bardzo dobrze znam, lubię, mówię to o tym z przykrością, ponieważ pracowaliśmy bardzo dobrze przy książce Reakcja, no on uczestniczył w tych protestach, broni siebie przed zarzutem zaniechania, broni życiorysu, oczyszczenia środowiska sędziowskiego w latach 90. Tak, no bo jeśli jest kiedy tak źle, to, to jego honory za tamto dzieło nie są uprawnione. No tak. I jeszcze jedna rzecz. Piotrze, no ale jedno genialne zdanie, które pisał Sławomir Cenckiewicz. Gdyby w 2014 roku, przepraszam, w 2015 Platforma wygrała albo stworzyłaby koalicję razem z SLD i PSL-em, to możemy być pewni, że w ramach obietnicy, które pojawiały się wobec Lecha Wałęsy, po ujawnieniu książki Lech Wałęsa SB, zlikwidowano by IPN, dokumenty by powróciły właśnie z zasobu ukrytego do archiwum, centralnego archiwum wojskowego, a tam zostałyby tak zniszczone, jak zostały wcześniej dokumenty, których nieobecność odkrył Cenckiewicz. Więc cały ten mechanizm III RP chronił nimbu wokół postaci sędziego Iwulskiego. No ale była cisza, spokój, nie było protestów, kopania w barierki przed Sejmem, słodka nieświadomość. Ja myślę, że tak, że tutaj jeśli chodzi o pana profesora Strzembosza, to jest rzeczywiście obrona własnego życiorysu. To jest zresztą bardzo charakterystyczne dla wielu ludzi, którzy w 89, 90 którzy roku... po 90 zabrakło charakteru. Albo mądrości nawet, na przykład albo znajomości ludzkich charakterów, albo znajomości mechanizmów socjologicznych, albo znajomości mechanizmów gospodarczych, zrozumienia, co to jest własność i kapitał. Bardzo często to były takie motywacje. Ja zakładam tu dobrą wolę. No, pan sędzia... pan profesor Adam Strzembosz uważał, że środowisko się samo oczyści. No, nie rozumiał mechanizmu reprodukcji patologicznych zjawisk i elit. Przykład Tadeusza Mazowieckiego, to jest przykład wielu innych polityków, którzy w tamtych latach zakładali, że zasadniczo koniec komunizmu jest zakończeniem negatywnych zjawisk komunizmu. Wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie państwo z telewizją w Polsce.pl.